Naród, co pragnie wolnym być, musi o wolność się bić, robić powstania, zdrajców przeganiać, inaczej nie zdziała nic. Prosimy teraz o zabranie głosu reprezentanta organizacji młodego pokolenia wchodzących w skład Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, honorowego prezesa Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, Pawła Kurtykę. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przemawiać tu dziś w dniu 1 marca w Warszawie. Z jednej strony jestem tutaj jako reprezentant Stowarzyszenia Studenci dla Rzeczypospolitej, całego ruchu młodego pokolenia, który dąży do upamiętnienia żołnierzy wyklętych. Z drugiej strony jestem tutaj jako syn Janusza Kurtyki. Mój ojciec od 1994 roku był redaktorem naczelnym zeszytów historycznych WiN-u. Zanim powstały te zeszyty, nie można było mu mówić o czymś takim jak stan badań nad podziemiem antykomunistycznym w Polsce. Był redaktorem naczelnym aż do swojej śmierci w 2010 roku. Mój ojciec swoje doświadczenia zdobywane od początku lat 90. później rozwinął już jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W 2003 roku kombatanci Zrzeszenia WiN docenili jego wysiłki i wybrali go na swojego prezesa, którym pozostał również do śmierci. I to Zrzeszenie WiN było jedną z organizacji społecznych, które zgłosiło projekt ustanowienia święta żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce. To święto, na wniosek mojego ojca, właśnie jest obchodzone 1 marca, w dniu, w którym rozstrzelano członków 4 zarządu WiN z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim na czele. Mój ojciec traktował to nie tylko jako pracę historyczną, ale również jako walkę z komunizmem. Walkę o pamięć, o prawdę historyczną. Żołnierze wyklęci dla mojego pokolenia to honor, duma, walka o zasady, walka do końca. Walka w imię wierności przysiędze. Tych wartości dzisiaj nie spotykamy powszechnie w życiu publicznym. To dzięki żołnierzom wyklętym poniekąd zostały one wprowadzone w przestrzeń publiczną Polski. Dzięki temu, że ci żołnierze są wyklęci, że byli wyklęci przez lata, my jako młode pokolenie dziś możemy ich odkryć na nowo. To ich niezwykle istotna cecha, że następuje to społeczne odkrycie żołnierzy wyklętych, że każdy z nas w pewnym sensie jest archeologiem, który ich odkrywa dla siebie. Dlatego utożsamienie się z żołnierzami wyklętymi jest tak wysokie w części młodego pokolenia, którą mam zaszczyt reprezentować. Żołnierze wyklęci są bohaterami wbrew tym, którzy rządzili Polską z sowieckiego namiestnictwa. Są bohaterami wbrew temu, co się pisze lub czego się po prostu nie pisze w podręcznikach historii. My ich odkryliśmy sami. To jest kapitał społeczny i dlatego te obchody są w wielu miejscach w Polsce organizowane jako obchody społeczne. No, ten termin wyklęci odróżnia ich od innych niezłomnych bohaterów polskiej historii, takich jak powstańców warszawskich, styczniowych, listopadowych i innych. To właśnie to sprawia, że oni są tacy niezwykli i powiększa nasze utożsamienie się z nimi. Wyklęci to dla naszego młodego pokolenia pewne wyzwanie. Wyzwanie po to, do tego, aby nie spocząć w walce o prawdę historyczną, która w dzisiejszej rzeczywistości niestety jest zakłamywana. Takie filmy i taka twórczość, jak chociażby oscarowy film Ida, który opowiada historię oczami katów żołnierzy wyklętych, oczami tych prokuratorów,
którzy skazywali bohaterskich członków antykomunistycznego podziemia, który oskarża naród polski przychylny Żydom, którego organa państwa podziemnego skazywały na śmierć tych, którzy wydawali Żydów Niemcom, o działania, które w pewnym sensie przybierają kształt polskiego Holokaustu. To, co w tym momencie dzieje się w przestrzeni publicznej, tak naprawdę zobowiązuje nas do tego, abyśmy stanęli w walce o pamięć. I mam nadzieję, że Polacy, i mam nadzieję, że moje pokolenie okaże się w tej walce tak niezłomne, jak niezłomni byli żołnierze wyklęci. Dziękuję bardzo.